Witam. Kolejny krótki filmik na temat co kupiłem i za ile będę to sprzedawał. Zaczynamy. Koszula Lambretta. Kosztowała mnie 4, nie 2,5 funta. No to naprawdę zaszalałem. Będzie sprzedawana za powyżej dychy, czyli 12 do 17, 3 razy large. No to będzie ładna sprzedaż, na pewno. Dobra firma Lambretta. W tym samym Charity kupiłem koszulkę Bossa, zapłaciłem za nią chyba z 6. Jest po sezonie, w zasadzie to przed sezonem, można do tego podejść w ten sposób. No i będzie to na pewno 17 funtów, jak nie więcej, bardzo ładnym stanie jest. Dzisiaj udało mi się kupić w Charity za funta sukienkę Ralpha Laurena. Czarna, taka wyjściowa bardzo. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale to jest na pewno kilkanaście funtów. Wracamy do mojego nowego miejsca pokazywania. I teraz tak, tutaj mam dzisiejszy zakup również też. Buty troszkę zajechane, można by powiedzieć, ale Loake za 6 funtów. Proszę Państwa, to jest na pewno 25 funtów, a ja będę za 37, może 40 je sprzedawał, bo są drogie buty jako nowe, kosztują strasznie dużo pieniędzy, więc no, widzicie tą markę, nie myśleć, kupować. Kolejna sprawa, to zostawimy na koniec, to jest nietypowa rzecz, nawet jak na mnie. To jest takie ładne pudełko na monety, tudzież medale, patrząc po rozmiarze, to jest wielkie. Takie pudełeczko, proszę Państwa, to kosztują niewiele, bo zdychę ponad dychę, ale myślę, że można by zainwestować w pudełka. Jako że mój kolega ma swojego byłego księgowego, albo nawet może jeszcze księgowego, który wzorując swój biznes na jego biznesie właśnie, kolesia, którego rozliczał, zaczął sprzedawać pudełka i bardzo szybko osiągnął dobry wynik. Więc to pudełka, ciekawy temat. Kolejna sprawa. Też on to powinien być na wieszaku, ale to jest bluza Ralph Lauren Polo. Coś ostatnio się uparłem tego Lorena, widzę. Kosztowała mi 8 funtów. Dlaczego? To jest w ogóle jakiś idiotycznie mały rozmiar. Męski, wychodzi na to SK. No, małe rozmiary się nie sprzedają dobrze w serek, ale ma jedną wielką przewagę, proszę Państwa, która się nazywa, z czego to jest zrobione? Kiedyś mówiłem już o tym. 100% pure merino wool. Żeby kupić cokolwiek z merino wool do ubrania na mężczyznę, to trzeba za bluzę wydać 50 funtów na przecenie, za na przykład leginsy takie typu spodnie do biegania, spodnie ocieplane na zimę, to trzeba wydać strasznie dużo pieniędzy. Popatrzcie na te brzydale. Tak, to jest ta idiotyczna firma MBT. Strasznie drodzy są, no kurde, ponad 100 takie buty. Ktoś chyba nie wiedział, pomyślał, że to jakieś kurde buty dla klaunów. Podobno się w nich wygodnie chodzi, nie wiem, nie próbowałem, nie mam na razie zamiaru. 4 funty kosztowały, o ile się nie mylę. Będę je sprzedawał za na pewno 40 coś funtów. Na boczek, lecimy z kolejnymi rzeczami. Sprzęty dla kobiet w ciąży, dla kobiet, które są już karmiące na przykład. Okazuje się, że przetestowaliśmy u nas, to się nie sprawdzi, więc to jest pewnie z 12-15 funtów w zasadzie w stanie użyty dwukrotnie. Ktoś się ucieszy. I jeszcze mam tutaj poprzednio, zapomniałem o takiej rzeczy. Kupiłem to dlatego, że znam tą firmę od torebki. Tak mi się przynajmniej wydaje. I torebka wydała mi się bardzo fajna, a na torebce leżał aparat, który miał mój wujek kiedyś i bardzo, bardzo sobie chwalił,
Nie chciał się z nim w ogóle rozstać. Jest to aparat Soniaka. Jeden z pierwszych, można powiedzieć, takich o cyberszotów z wyświetlaczem, jak i wielki wyświetlacz LCD. I to kosztowało piątkę. Ja to oczywiście rozparceluję na dwie opcje. Kamera to będzie dycha, jak nie więcej. I ta torebka to będzie dycha. To jest taka fajna torebka, właśnie nie, pedałówka w zasadzie, można powiedzieć. Nie? To jest, można ją nosić na pasku. Bardzo fajna torebka. Podoba mnie się. Troszeczkę jest używana. To będzie też dycha. To jest za inwestycję 5 funtów. To będzie dwie dychy. Może nawet więcej. Jeszcze muszę prześledzić tą torebkę, bo coś do niej widzę jakość wykonania i mogę twierdzić, no nawet mają swoje ładnie wykonanie, to jest wszystko, zamki bardzo fajnie wyglądają, w sensie widać, że solidne zamki, nie jakieś tanie, nawet ich brandem są, czyli spodziewam się, że ta torebka może sama zrobić więcej nawet niż dycha. I teraz będą ciekawostki. Spotka, aha, jeszcze tutaj jedno. Ciach. Kupę ludzi zbiera. Tak, zadziwiające. Takie proste rzeczy też się sprzedają. To jest 7 funtów. Ostatnio sprzedałem bardzo podobny, też z drewnianą rączką. Żadna rewelacja. Zadychę. I teraz tak. Następna rzecz. Spotkałem wczoraj u siebie na wsi pana, który stał na straganie z takimi rzeczami. To jest kamera, która, pomijając fakt, że ma bardzo ładne pudełko skórzane, które też same w sobie mają dość dużą wartość, to takie kamery ja sprzedaję na przykład od 30 paru funtów do kilkudziesięciu funtów, w sensie chyba tą sprzedałem już kiedyś za 7 dych, tak mi się wydaje. Żona kupiła, bo wiedziała, o co chodzi w temacie, już przeszkolona jest. Bardzo ładny, czysty wewnątrz. No i tu jest druga sztuka. Ale o co chodzi z tym panem? No i tak zagadałem z panem. Pan oczywiście okazuje się rodak. Pozdrawiam pana Grześka, jak mnie ogląda. No, handluje takimi rzeczami, co ja oczywiście, o to zagadaliśmy się, pół godziny staliśmy, nadaliśmy. Pan wie też, o czym mówi, wie, co robi. Ale co ciekawego. Kamera, wiadomo, ja za nią wezmę na pewno z 3 dychy, jak nie z dużo więcej, bo to ja sobie prześledzę. Ja jestem cierpliwy, mi się nie śpieszy. Ja mogę czekać na sprzedaż przedmiotu rok, pół roku, 2 lata. Ja mam do tego dystans. Ale co u pana Grześka ciekawego jeszcze znalazłem? To jest to. Rękodzieło. Może nie do końca rękodzieło, bo to jest laserowo wycinane, ale jest to polska produkcja. O ile panu Grzegorzowi można wierzyć? No ale myślę, że tak. To są polskie produkty, prawda? Które są też na internecie. Wszystko made in China. Ale drewno ogólnie jest drogie, nie? To są wyroby drewniane. I tutaj kolejna sytuacja dla was wszystkich oglądających. Widzisz nową rzecz? A kup. Ja zapłaciłem po funcie. W zasadzie wypłaciłem za 8 sztuk. Zapłaciłem 7 funtów, więc... No, dostałem jeszcze w bonusie. I to co chodzi? Szukamy nowych rzeczy. To nie są jakieś mega inwestycje. Spróbujcie. Ja już z panem Grzegorzem mam kontakt. Jeżeli się okaże, że to mi się zacznie sprzedawać, ja pewnie będę z panem Grzegorzem dogadywał się na kupno większych rzeczy. Szukałem przez parę lat tego czegoś. Tak jakby mi pasował nożyk do masła. Ceramiczne i inne dupera nie dawały radę. Ten wygląda na bardzo fajny, z fajnego drewna i rozsądnie wyglądający, rozsądny kształt. Jest odpowiednio ostry, ale nie za ostry. To mi sprawiło problem, więc szukajcie nowych okazji. Dobra, to na dzisiaj tyle. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, poproszę o suba, poproszę o komentarz. Jak masz ochotę sobie, wiesz, użyć i wyzywać mnie od jakichś debili, proszę bardzo, przyjmę to na klatę, chociaż nawet jakiś konstruktywny komentarz w kierunku tego, co robię, się może przydać. Dzięki wielkie, do usłyszyska.